Cześć, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym odcinku na kanale Klocki Luzem, a dzisiaj mam dla was gazetkę LEGO Star Wars 2023 roku, numer 2. Numer 2, który ukazał się dosyć niedawno, a w nim znajdują się bardzo fajne dodatki, a mianowicie Luke Skywalker na hot, saszetka z kartami serii trzeciej LEGO Star Wars. Te saszetki w blistrach według mnie już ciężej dostać i jakieś takie w multipakach, więc to jest jeszcze okazja, aby zdobyć może jakieś ciekawe karty. I karta z limitowanej edycji numer 17, tam jest C-3PO, więc taki fajny zestaw. Teraz już w cenie 19,99, ale według mnie za tę figurkę warto i w ogóle za te tutaj dodatki według mnie bardzo warto. I sprawdzimy sobie, co tam jest w środku, otworzymy, złożymy sobie figurkę, tak jak to standardowo robimy. Natomiast zostańcie do końca, bo w kolejnym numerze, z tego co słyszałem, jest też bardzo fajna rzecz, a sprawdzimy to za chwilę w środku. A więc tak, z tych trzech rzeczy, tak jak wam wspomniałem, pierwsza limitowana karta C-3PO. Jest to karta numer 17, również z serii trzeciej LEGO Star Wars. Mamy saszetkę z kartami również z serii trzeciej, ją też sobie otworzymy. No i oczywiście Luke Skywalker na hot i jego też sobie złożymy, zobaczymy jak on się prezentuje. No natomiast według mnie bardzo fajna opcja dla kolekcjonerów. Ale sprawdźmy, co tam jest w środku, bo tak jak wam powiedziałem, kolejny numer z tego co słyszałem bardzo fajny. Zacznijmy tutaj. No, LEGO Friends zauważyłem, że jest w nowej odsłonie, jeśli chodzi o szatę graficzną. I również ona pojawiła się z... ta nowa gazetka LEGO Friends pojawiła się z kartami z Harry'ego Pottera. Przepraszam, z naklejkami. Kolejna rzecz, która tutaj może was co nieco zaciekawić, to już od 26 stycznia mamy Raptora z pułapką. Tak, czyli jest w kolejnym magazynie Jurassic World oraz z kartą z limitowanej edycji numer 14 i to jest właśnie seria druga, ta nowa seria LEGO Jurassic. Tutaj idąc dalej mamy standardowo komiks, tutaj się nic nie zmienia, dla fanów oczywiście bardzo fajnie, jest Darth Vader, zobaczcie jaki fajny plakat. No a z drugiej strony jest też pilot Rebelii na plakacie, więc dla fanów Star Warsa oczywiście bardzo konkret. Jedziemy dalej, są jakieś łamigłówki, to co zawsze jest z reguły w tych numerach, ale nie mnie to interesuje, ja chcę wam pokazać zupełnie coś innego. Dla tych, którzy śledzą już co tam w Star Warsach jest, pewnie już wiedzą, a mianowicie, że 7 lutego będzie figurka Bo-Katana i on jest z jetpackiem i z dwoma blasterami. A co takiego wyjątkowego w tej figurce? Ano to, że pojawiła się ona między innymi w zestawie, który już wyszedł i kolekcjonerzy tutaj tych figurek, w ogóle tych zestawów, którzy zakupili na późniejszą odsprzedaż, no troszkę załamują ręce, bo to jest kolejna figurka, która niejako pomniejsza wartość tego zestawu, ale ja bym się tego nie martwił, bo z reguły, tak jak ostatnio wyszedł Mandalorianin w numerze chyba 9, z tego co pamiętam, to no, te czasopisma szybko znikały, tak jak Leia znikała i za chwilę tego nie było, więc myślę, że kto, komu uda się załapać na tą figurkę, to będzie ją miał, a reszta osób po prostu będzie musiała się zadowolić tymi zestawami, które będą później ci kolekcjonerzy sprzedawać. Na końcu jeszcze LEGO Minecraft, ale ten numer mamy już dawno, to jest numer 7 przez 2022, gdzie znajdziemy Steve'a oraz pająka. No ale co, może przejdźmy najpierw do kart. Jestem ciekaw, jak, co tam w tych kartach może być. A powiem wam, że już dawno dla was kart nie otwierałem, więc sprawdźmy sobie, co tam w środku się znajduje. A więc są tak, Mistrzowie Jedi, Yoda, Obi-Wan Kenobi. Kolejny to jest Zaciekły Szturmowiec Najwyższego Poziomu.
zawsze znajdzie się większa ryba. Kujgon. I powiem wam, że coś tam widzę. Coś tam widzę, że są jakieś dwie grubsze karty, ale nie jestem pewny, co tam może być. Tu jest z takiej limitowanej, może nie zlimitowanej, ale z takiej holograficznej karty zdeterminowany Obi-Wan Kenobi. I proszę państwa, złota karta Kylo Rena, no proszę, ale nam się trafiła nam się piękna karta, piękna zdobycz, no tutaj zasili oczywiście kolekcję, jest to bardzo rzadka karta, jeśli chodzi o, no tutaj LEGO Star Wars, no proszę, bardzo, no tego się nie spodziewałem, super, to są najbardziej wartościowe karty, tak jak wam zawsze wspominałem, tak jak w Ninjago Platyna, spokojnie za 5 dyszek można było opnąć, no to tu powiem wam, ten zestaw już się dokładnie zwrócił, no super, super, naprawdę się tego nie spodziewałem. Tak więc mamy takie karty, do tego figurka, no powiem wam, że warto było otworzyć ten numer dla was, niczego nie żałuję, ale teraz może otwórzmy sobie, no, tą figurkę Luke'a Skywalkera. Ta figurka również bardzo zacna, bo zaczynając od nóg, mamy nogi tego naszego Luke'a, jest fajny tors. Zobaczcie, jak on się fajnie prezentuje, z jednej i z drugiej strony jest naprawdę taki wyczesany. Sprawdźmy teraz głowę. Głowę ma dwie. Jedną ma taką, o, taką zdziwioną, a drugą ma taką uśmiechniętą. I jedną pewnie sobie zostawimy. Oprócz tego, no, jest super czapa, tak? Jest ten super hełm, spójrzcie. Ale oprócz hełmu mamy oczywiście te gogle, które wchodzą na ten hełm. O. I one się tak fajnie prezentują, dzięki czemu, no, jest to mało spotykana figurka, ze względu również na te dodatki, ten hełm po prostu w tej figurce robi robotę. No i nie możemy zapomnieć o mieczu świetlnym. O, spójrzcie. Spójrzcie, miecz świetlny. No i tutaj elegancko się nam prezentuje. Na Wykliku cena tej figurki to około 20-25 zł z reguły, jak traficie. No ale tak jak wam wspomniałem, była ona w zestawach, w setach, więc tutaj dla kolekcjonerów myślę jest to obowiązkowa propozycja. Fajną figurkę można mieć w swoich zbiorach. Okej, no to ja się z wami żegnam oraz nasz złoty Kylo Ren się z wami żegna. No, tego się, powiem wam, nie spodziewałem, że taką oczywiście niespodziankę zrobi mi ten numer. Dzięki, że byliście ze mną. Tyle w dzisiejszym odcinku. Jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym. Cześć!